Zapraszamy do krótkiego spaceru po najstarszej dzielnicy miasta Görlitz. Ustanowiona po II wojnie światowej granica na Nysie Łużyckiej podzieliła miasto na dwie części – polską i niemiecką. Część niemiecka posiada niezaburzony układ przestrzenny i zabytki ze wszystkich epok historycznych. Nasz spacer rozpoczynamy zaraz po przekroczeniu granicy. Idąc wzdłuż murów obronnych, zbliżamy się do kościoła świętego Piotra. Po lewej stronie najstarszy budynek w mieście Rathaus, pochodzący z XIII wieku. Widoczny na jego tyłach taras powstał na bazie murów miejskich. A to kościół świętego Piotra i Pawła. W 1423 roku położono kamień węgielny pod kościół świętego Piotra i Pawła, który z czasem dzięki swojej oryginalnej architekturze stał się jednym z najpiękniejszych kościołów późnogotyckich na Śląsku. W środku czeka na nas pięcionabowe wnętrze z pomalowanymi na biało ścianami. Zadziwia nas skromnością wystroju. To typowy przykład charakterystycznej powściągliwości w zdobieniu świątyń wyznań protestanckich. Na ścianach oglądać możemy portrety kolejnych pastorów. Nad głowami wspaniałe gotyckie sklepienie. Empory stanowią nieodzowny element kościołów protestanckich. Na zewnątrz zainteresowanie wzbudzają wieże z fantazyjnymi hełmami. Dodają niespodziewanej lekkości reprezentującym płomienisty gotyk kościołowi i stanowić mogą punkt orientacyjny. Górny rynek otwiera najstarszy w mieście kościół Świętej Trójcy. Kamień węgielny pod jego budowę położono już w 1243 roku, a poświęcenie obiektu dokonał biskup z Miśni w 1245. Początkowo należał do klasztoru franciszkanów. Długa nawa, gotyckie sklepienia i kaplica świętej Barbary wraz z wieżą pochodzą z drugiej połowy XVI wieku, okresu już po rozwiązaniu zakonu. Od tej pory odprawiano tu jedynie nabożeństwa protestanckie. Wyraźnie rzucają się w oczy empory. Jego wnętrze kryje kilka późnogotyckich elementów wystroju. Wśród nich bogato rzeźbione stalle, chór
i gotycka nastawa ołtarzowa z wyobrażeniem Najświętszej Dziewicy. Kaplica świętej Barbary pochodzi z roku 1564. Zachwyca pięknem niezwykle ozdobna ambona z 1670 roku. Kilka wież obronnych, a między nimi gruba baszta, walcowata budowla z XVI wieku, ozdobiona herbem miasta, wyrzeźbionym w piaskowcu z renesansową kopułą. Nowy neorenesansowy ratusz został ukończony w 1903 roku. Na ścianie widoczne herby Związku Sześciu Miast, a wśród nich obecnie polskiego Lubania. Na rogu dawna apteka, której parter zajmuje obecnie kawiarnia, a na jej elewacji zegary słoneczne i rysunki astronomiczne. Thank you.
XVIII-wieczna fontanna z Neptunem została zbudowana w 1756 roku przez Johanna Georga Steinmetza z Rakowic Małych koło Lwówka Śląskiego. Postać Neptuna umieszczona jest na rzeźbionej głowie maszkarona, z której ust wypływa woda. Scheinhof to najstarszy w Niemczech renesansowy dom mieszczański z 1526 roku. Obecnie Muzeum Śląskie. Budynek był przebudowany w 1617 roku i w latach 1716-1717. Renesansowe schody prowadzą do mównicy starego ratusza. Na jego wieży dwa piękne zegary słoneczne. Po raz pierwszy o ratuszu wspomniano w 1369 roku. Nad schodami od 1488 roku znajdują się wykonane w kamieniu późnogotyckie herby Macieja Korwina, zmarłego w 1490 roku, władcy węgierskiego panującego na Łużycach. Dom Wagi to dawne miejsce pomiaru wagi towarów. Elewację zdobią między innymi portrety architekta i budowniczego tego obiektu. Tradycje handlowania miasta sięgają późnego średniowiecza. Obecny budynek Wagi Miejskiej jest efektem przebudowy wcześniejszego gotyckiego budynku z 1453 roku, z którego zachowały się jedynie gotyckie piwnice. Na objazdową wycieczkę po mieście możemy udać się turystycznym busem lub dorożką. Thank you.
Kontrowersyjna biała figura krasnala zaprasza nas do zwiedzenia Muzeum Historii i Kultury. Cały teren górnego rynku otoczony został szeregiem kolorowych, barokowych kamieniczek. Schodząc kilkaset metrów w dół ulicy Fleischerstrasse, możemy wstąpić do ciekawego sklepu. W jego wnętrzu na parterze i piętrze przez cały rok można nabywać jedynie ozdoby świąteczne, a kalendarz przed wejściem odmierza dni pozostałe do Bożego Narodzenia. Fasady kamienic reprezentują renesans i barok, a większość domów kryje w sobie gotyckie relikty. Tu, na dolnym rynku, podziwiać możemy najbardziej okazałe kamienice patrycjuszy. Ciekawe portale przyciągają uwagę zwiedzających. Drewniana, w większości zabudowa miasta powodowała częste pożary. W 1456 roku w piątek przed świętem Jana Chrzciciela wybucha wielki pożar, który strawił część kościoła świętego Mikołaja. W ciągu jednej godziny spaliło się 40 domów. Dzisiaj bez żadnych przeszkód możemy podziwiać najdalej na wschód wysunięte saksońskie miasto z jego zabytkami. Powstało ono przy drodze handlowej Via Regia i szybko stało się sławnym ośrodkiem handlowym i naukowym w średniowiecznej Europie. Obecnie zajmuje powierzchnię około 67 km², a liczba mieszkańców zbliża się do 56 tysięcy. Przez jego środek przebiega 15 południk. Jako zabytkowy zespół urbanistyczny czeka w kolejce do wpisania na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Most dla pieszych pozwala na swobodne spacery mieszkańców miasta położonego na dwóch brzegach rzeki, należącego do dwóch państw, których historia tak często się splata. Oby taka sytuacja akceptacji i zaufania przetrwała przez następne wieki.